projekt Rodzina Reaktywacja. Szczęśliwa rodzina. Historia pisana życiem. Odcinek 8. Rodzina czy praca? Małgorzata i Ksawery. Staż małżeński. 16 lat. Rodzice. Franka, Toni i Róży. Ten dylemat rodzina czy praca, no to jest chyba wpisane w ogóle w bycie w rodzinie. I zawsze się to skupia wokół jednego słowa, czas. Jeżeli uda się tak poukładać sprawy zawodowe, żeby znaleźć jeszcze czas na rodzinę, albo tak poukładać sprawy rodzinne, żeby znaleźć jeszcze czas na sprawy zawodowe, no to wtedy wszystko powinno się jakoś udać i nasza droga zawodowa i też droga życiowa pokazuje, że bez tego czasu, który mieliśmy dla siebie nawzajem i dla naszych dzieci, no to pewnie... Problem bycia pomiędzy rodziną a pracą, no to od początku tak było, że rozwiązywaliśmy w ten sposób, że no, jak ja pracowałam, to Ksawery zajmował się dziećmi i domem i odwrotnie. Być może właśnie plusem naszej pracy jest ta niestałość tej pracy, to znaczy, że czasem pracujemy kilka miesięcy bardzo intensywnie, wtedy w ogóle któregoś z nas nie ma, a potem przez ileś następnych miesięcy nie ma tej pracy, a wtedy go można wypełnić rodziną. I dać siebie rodzinie i myślę, że to u nas bardzo zaprocentowało w relacji z dziećmi, z najstarszym synem Frankiem czy z Antoniną, no i małą Ruzią też, no a wiem, że czas to miłość i dzięki temu, że czasami tej pracy nie ma, można rzeczywiście się poświęcić rodzinie i być z dzieciakami 24 godziny na dobę. Po prostu z nimi być i to też takie bycie prowokuje różne poważne rozmowy, ale nie tylko poważne, także wygłupy czy taki właśnie czas spędzony jakościowo. Praca to dla mnie luksus i nie boję się tego powiedzieć, bo w naszym fachu, kiedy praca właśnie jest, jak mówiła Małgosia, nieregularna, no to ciekawe zlecenia, ważne projekty, w których się bierze udział, zdarzają się od czasu do czasu i zawsze podchodzę do nich jak do czegoś, no takiego rzadkiego dobra luksusowego, co powoduje, że też wtedy się pracy oddaję no z całym zapałem, bo jestem jakby wytęskniony tej pracy, więc praca to dla mnie luksus, jednocześnie pasja i po trzecie jest to sposób po prostu na utrzymywanie rodziny, czyli praca nie jest sensem samym w sobie, nie jest treścią mojego życia. Dla mnie praca to moja pasja. To jest wspaniałe, że mogę łączyć właśnie pracę zawodową z pasją. Nasz zawód ma no, dużo plusów. Jest to na pewno taki sposób, żeby swoje wnętrze, swoją wrażliwość w sposób artystyczny, twórczy jakoś skonsumować. No ale ma też dużo minusów. Chyba głównym właśnie minusem, najważniejszym jest to, że nigdy nie wiadomo, kiedy praca będzie, a jak jest to, co się zarobi, na ile ma starczyć. Ale tak już żyjemy w kilkanaście lat i jakoś zawsze jest do przodu, więc ostatecznie już nauczyliśmy się z Małgosią te minusy już jakoś omijać, nie skupiać się na nich, skupiać się na plusach i skupiać się na tym, że mamy czas, więcej czasu dla siebie i dla rodziny. Powroty do pracy nie są łatwe, bo no, myślę tutaj szczególnie o sobie, no bo ciąża, rzeczywiście w naszym zawodzie, w moim zawodzie ciąża raczej dyskwalifikuje. I ja tak miałam, że bardzo dużo projektów mi uciekało sprzed nosa właśnie przez ciążę. No a potem trzeba wrócić do formy, trzeba mieć dobrą formę i fizyczną i psychiczną, żeby wejść na scenę, czy też przed kamerę, więc jakby trzeba też na to czasu i takiego wzmocnienia. No wiadomo, co się dzieje z kobietą po porodzie i w tych pierwszych miesiącach i jak bardzo musi być blisko z dzieciątkiem. No więc u mnie się to różnie układało. Zdarzyło mi się wejść na plan najwcześniej, to było półtora miesiąca po porodzie i to był film kręcony z Julkiem Machulskim, Kołysanka. To było bardzo odważne z mojej strony, ale także Julka, żeby podjąć decyzję współpracy właśnie tak wcześnie po porodzie. No ale jakoś znaliśmy się z wcześniejszych produkcji i miałam do niego na tyle zaufanie,
wiedziałam, że będę tam, że tak powiem, bezpieczna, no ale to wszystko by się nie udało, gdyby nie Ksawery, który był z nami cały czas na planie, cały czas nam towarzyszył i to było wtedy po porodzie Toni i był opiekunką Toni. Franuś był wtedy z dziadziusiami i co 3 godziny schodziłam z planu, wtedy kiedy przestawiali kamery. Taki mieliśmy układ na planie i szłam karmić Toncie, którą mi podawał właśnie Ksawery i który się nią opiekował w tym czasie. Także to było takie niezwykłe i też bardzo dziękowałam Julkowi, że podjął się współpracę ze mną tak wcześnie po porodzie. No i tak na pewno to nie było łatwe, ale myślę, że to nie jest łatwe dla każdej kobiety, no bo wiadomo, że te hormony szale że jest się taką... Myślę, że mężczyźni mają trochę inaczej, że oni są tak skonstruowani, że się potrafią skupić na jednym temacie i wtedy nie myślą o tym, o innych rzeczach. A tutaj, kiedy ma się dziecko, no to przynajmniej ja tak mam, ale myślę, że większość kobiet, z którymi rozmawiam, czy rozmawiałam, że jest się taką podzieloną na kawałki. To znaczy jestem bardzo mocno w pracy, ale też z tyłu głowy rozmyślam, co tam u dzieciaków. No wiadomo, że to gdy są młodsze, czy są takie bardzo małe, wtedy jest trudniej. Potem jak już mamy te dzieciaki takie w wieku 15-12 lat, no to wiadomo, że one są bardziej samowystarczalne, no i że się już tak nie przejmujemy drobiazgami, ale te początki właśnie i bycie z maluszkiem, to są bardzo poruszające chwile, no, dla każdego i też u nas, gdyby nie zaangażowanie naszych rodziców, to by to chyba wszystko nie wyszło, bo wielokrotnie... Zgadzam się w 100%. Tak, wielokrotnie tak było, że nam niesamowicie po prostu pomagali za każdym razem. I są projekty, których byśmy nie mogli zrobić ze względów takich organizacyjnych po prostu. Często jest tak, że oczywiście wydaje się, że dzień jest za krótki, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby wszystkie elementy, które powinny się w nim znaleźć, żeby się w nim zmieściły. I wtedy no po prostu trzeba uprawiać sztukę rezygnacji. Ja sobie bardzo miałem takie marzenie, że sobie teraz kupię taką grę motocross, bo się interesuję motocrossem, że będę grał w ten motocross. No i jakoś nie gram za bardzo, bo po prostu nie ma na to czasu. Ale może jak... Nie wiedziałam, że masz taki pomysł. Pojadę sobie może kiedyś na plan, to nie wiem, wezmę konsolę ze sobą, będę po zdjęciach grał. I tak samo jest z różnymi innymi rzeczami, które kradną czas, choćby, nie wiem, no powiedzmy z serialami czy z czymś. Jak byłem na planie w Belgii, to obejrzałem chyba wszystkie seriale, które były do obejrzenia i potem byłem jakby nasycony tym i dzięki temu mogę mieć więcej czasu na to, żeby gadać z dzieciakami. A każdy z nich potrzebuje czasu. Mam najmniejszej, trzeba poczytać wieczorem, porozmawiać. Mam czas, żeby jak przywożę ją z przedszkola, to z nią rozmawiam. Jak wiozę Franka na jakieś zajęcie czy coś, to wtedy mam chwilę, żeby wszystkie ważne pytania mu zadać, bądź odbyć jakieś ważne rozmowy. Nawet wczoraj mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy 20 minut w aucie. Odbyliśmy rozmowę, do której się skradałem, przymierzałem już od dobrych 2 tygodni. Czas się znalazł wczoraj nagle w samochodzie, w sumie w biegu. No i dobrze, więc im więcej jest takich chwil, tym lepiej. Czasami też jak jadę z córką na konie, wiozę ją na konie, jedziemy dobre 40 minut, to też jest czas, żeby nadrobić ewentualne luki gdzieś tam, co do tego, jaki tam miał tydzień, czy inne jakieś sprawy. Jeśli chodzi o role, które najchętniej wspominam, no to mam ich kilka. Bardzo dobrze wspominam Czas honoru, który kręciłem już dobre 10 lat temu. Grałem boksera, człowieka zaangażowanego w podziemie niepodległościowe. Dobrze to wspominam, bardzo fajny projekt. Również z Małgosią zagraliśmy w serialu Krew z krwi. Graliśmy tam małżeństwo, mieliśmy wtedy drugi ślub i pamiętam, że śmialiśmy się, że zdjęcia z tego filmowego ślubu mamy śmiesznie lepsze, w ogóle ładniejsze niż z prywatnego ślubu. Więc to są takie role. No i teraz z pewnością ważna dla mnie była rola księdza porucznika Wyszyńskiego w filmie Wyszyński, Zemsta czy Przebaczenie, który jest w kinach teraz i serdecznie Państwa na ten film zapraszam. Jeśli chodzi o trudności, jakie napotkaliśmy, próbując optymalizować życie rodzinne i jakoś połączyć sensownie z pracą. Zawsze jest trudno, kiedy się okazuje, że wchodzą nam 2 projekty w tym samym czasie. No, wtedy ktoś musi zrezygnować, najczęściej tak jest i tyle, ale też jakoś tak chyba z biegiem lat po prostu nauczyliśmy się
tego, co jest ważniejsze, nie? I także sztuka rezygnacji, ale też, no i co, żeby móc o siebie nawzajem zadbać i o dzieci, no to właśnie potrzebny jest ten czas, o którym mówiliśmy. I, czyli trzeba być bardzo dobrze zorganizowanym i myślę, że przez te 15 lat bycia rodzicami nauczyliśmy się, ja mogę powiedzieć, że jestem mistrzynią organizowania dnia i wypełniania tego czasu tak po brzegi, żeby się wszystko udało zrobić i żeby jeszcze mieć czas na przytulanie i żeby jeszcze mieć czas na rozmowę. No dla nas takim ważnym punktem dnia są posiłki, więc jeśli tylko możemy zjeść razem posiłek, to robimy i lubimy to robić i wtedy właśnie jest i dużo rozmów, i dużo śmiechu, i dużo radości. Miłość to dla mnie odpowiedzialność. Dla mnie miłość to czas i pokora. I pokora, żeby właśnie móc przyjąć, że nie zawsze moje musi być na wierzchu. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021.